Opowieść o wschodzie słońca i tysiącu żurawi. Tym razem było to dawno temu i zdaje się też bardzo daleko, choć być może czas płynął wtedy na Ziemi jeszcze zupełnie inaczej, a odległości mierzone były w zupełnie inny sposób niż dzisiaj. Na pewno jednak noce były wtedy dłuższe, a zimy o wiele zimniejsze. Ludzie, którzy spragnieni byli ciepła i światła, czekali z utęsknieniem na wschodzące na niebo słońce. Każdego poranka wchodzili na najwyższe szczyty gór, by tam przywitać je z otwartymi ramionami. Po tej długiej, nieraz niełatwej wędrówce, cierpliwie czekali na pierwszy promyk słonka, który oddziela dzień od nocy, a gdy zaczynało się robić jasno, towarzyszyła temu bezgraniczna radość, którą wszyscy dzielili ze sobą. Pewnego razu ludzie zauważyli, że zanim pierwszy promień przerwie ciemności nocy, niebem przelatuje bezkresne stado żurawi. Lecą one jeszcze w zupełnej ciemności, by ostatni z nich przynieść mógł blask jutrzenki i ciepło zaczynającego się dnia. I okazało się, że tak działo się każdej nocy. Ludzie więc zaczęli liczyć ptaki. Być może dlatego, żeby czas oczekiwania płynął im szybciej, ale być może też dlatego, żeby wiedzieć, który z żurawi spełnia ich życzenie o słońcu. Ptaków na niebie było tak niezmiernie dużo, że zaczęto wierzyć, że to tysięczny z nich przynosi jasność i ciepło na swoich skrzydłach. Potem czasy się zmieniły, zrobiło się o wiele cieplej i jaśniej. Noce były krótsze, zimy nie były już tak srogie i długie, a lata obdarowywały wszystkich obfitymi plonami. W panującym dobrobycie ludzie w tej części świata, czyli daleko daleko na wschodzie, na wyspie z wysokimi górami, która leży na bezkresnym oceanie, stworzyli sztukę origami, czyli składanie papierowych figurek, zaczęli składać też papierowe żurawie. Wierzyli, że trzeba ich zrobić tysiąc, by spełnić mogło się życzenie noszone w sercu. Tak jak kiedyś wcześniej, to tysięczny żuraw przynosił na niebo i w serca ludzi blask wyczekiwanego słońca. I tu historia mogłaby trwać do dzisiaj, gdyby nie to, że nadeszły czasy. I zrobiło się bardzo smutno, czasy zimne i ciemne. Wielu ludziom została wyrządzona krzywda. I żadne serce nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego nieraz tak właśnie dzieje się na Ziemi. Na dalekim wschodzie, na tej samej wyspie leżącej na wielkim oceanie, żyła mała dziewczynka o imieniu Sadako Sasaki. Kiedy w tym trudnym czasie leżała w szpitalu, cały czas składała żurawie z origami. Z jej twarzy nie znikał uśmiech. Rozdawała je później dzieciom, pielęgniarkom, lekarzom a oni jak mogli rozdawali je dalej. Nadeszły chwile, kiedy Sadako była już bardzo chora. Mimo to wierzyła, że z ostatnim tysięcznym żurawiem spełni się jej pragnienie noszone w sercu o tym, by coś tak smutnego jak wtedy nigdy na ziemi się już nie wydarzyło jej samej dodawało to sił była też pokrzepieniem serc dla innych dlatego nie przestawała składać żurawi choć prze przeznaczenie zdaje się już dużo wcześniej obrało swój bieg od tej pory żurawie są symbolem pokoju na ziemi a mała Sadako Sasaki, która pojawia się na japońskich obrazach jako dziewczynka w białym płaszczyku i białych bucikach, była jego obrońcą z sercem pełnym marzeń i miłości? Tak, historia trwa do dzisiaj. Ludzie składają papierowe żurawie i obdarowują się nimi dookoła świata. Pierwszego z nich trzeba od kogoś dostać, potem wystarczy nauczyć się je składać, zrobić ich i rozdać tysiąc, a to najważniejsze życzenie w sercu ma wtedy szansę się spełnić. Ten więc jest dla ciebie. Czytała Ewelina Wójtowicz.